Cześć, tu Agata z kanału Izrealia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Cieszę się, że mogę dzisiaj przyjść do Was z filmem, który sami w zasadzie wybraliście, dlatego że na moim Instagramie oraz YouTubie pojawiła się ostatnio ankieta. No i mieliście okazję zagłosować na temat odcinka, który najbardziej by Was interesował. No i właśnie ten odcinek cieszył się największym zainteresowaniem, ten temat. Powiem Wam zresztą szczerze, że mówiąc Izraelczykom, o czym dzisiaj nagrywam odcinek, wielu z nich było w ogóle zaskoczonych i kompletnie nie znało tego tematu i miało pojęcia o istnieniu syndromu jerozolimskiego. Porozmawiamy więc dzisiaj o zaburzeniu psychicznym, o urojeniu, które dotyka osoby odwiedzające Jerozolimę. Chciałabym jeszcze przy okazji Was zachęcić do zostania patronami mojego kanału. Jeżeli chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do mojej działalności internetowej, to serdecznie zapraszam. Link do mojego Patronite jest w opisie tego odcinka. Są lata 30. XX wieku i żydowski psychiatra opisuje zaburzenie urojeniowe, które spotyka pielgrzymów oraz turystów odwiedzających Ziemię Świętą, odwiedzających Jerozolimę. Zresztą ze źródeł historycznych wynika, można by wywnioskować, że to zaburzenie było już obserwowane w średniowieczu. Natomiast sama nazwa, syndrom jerozolimski, pojawiła się dopiero w latach 80. XX wieku. Żydowski psychiatra Yair Barel właśnie w ten sposób nazwał to zaburzenie. Jest on zresztą byłym dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Jerozolimie i przez wielu Amerykanów, amerykańskich dziennikarzy nazywany izraelskim Zygmundem Freudem. Zanim jednak będę kontynuować opowiadanie Wam o syndromie jerozolimskim, który nie jest takim sobie niewinnym zaburzeniem, a może też być bardzo niebezpieczny, to zrobię króciutką przerwę dla sponsora tego odcinka, firmy Paysend. Jest to aplikacja do przelewów międzynarodowych. Ja odkąd mieszkam w Izraelu, przelewy międzynarodowe są dla mnie codziennością. Czasami przelewam sobie sama pieniądze, na przykład z polskiego konta na izraelskie albo odwrotnie, albo ktoś mi czasem wyśle jakieś pieniądze, czy ja komuś chcę przesłać. No i to zawsze było takie, wiecie, frustrujące i też drogie, no bo te prowizje są dosyć wysokie w bankach, plus czas oczekiwania jest długi, 5-6 dni. Zazwyczaj ja czekam na przelew zagraniczny. No, a okazuje się, że jest alternatywa. Żałuję, że dowiaduję się dopiero o tym teraz, bo przez wiele lat używałam tylko tych przelewów bankowych. A można by na przykład użyć Paysend. Ja polecam osobiście aplikację na telefon, na smartfona, chociaż macie oczywiście też możliwość skorzystania z aplikacji na komputerze. Aplikacja jest super intuicyjna, prosta w obsłudze. No i tam możecie przelewać pieniądze do ponad 170 krajów. Jest to szybkie, przelew dociera w zasadzie natychmiast. Opłaty są z góry widoczne, także nic Was nie zaskakuje, żadnych ukrytych prowizji. Plus od razu widzicie, ile pieniędzy, jaka kwota dotrze do odbiorcy. Także tutaj też żadnych niespodzianek. Aplikacja jest bezpieczna, zgodna ze standardami Visa, Mastercard, a nawet FCA. Także nie jest to żaden skam, nie musicie się niczego obawiać. A ja ode mnie dla Was wrzucam już w opisie tego odcinka i w komentarzu przypiętym pod filmem kod na 3 pierwsze transakcje za darmo w Paysend. Wracając już do odcinka, jakie są objawy syndromu jerozolimskiego? Osoby, które doświadczają tego zaburzenia, zazwyczaj na początku odczuwają niepokój w ciele i taką potrzebę głębokiego oczyszczenia, którą realizują po prostu zabiegami higienicznymi, czyli na przykład obcinaniem paznokci czy obcinaniem włosów, albo powtarzającymi się kąpielami. Po tych rytuałach osoby wcielają się w postacie biblijne. No i na tym zasadzie polega syndrom jerozolimski. Osoby doświadczające tego syndromu wcielają się, utożsamiają się, wierzą, że są postaciami biblijnymi. Zaczynają od przebrania się za konkretną postać biblijną. Często takim przebraniem jest po prostu zwykłe prześcieradło hotelowe, którym się owijają i na przykład wychodzą na ulicę, odseparowują się od swoich znajomych, od grupy i wygłaszają kazania albo śpiewają pieśni religijne. Czasami też syndrom jerozolimski objawia się agresją wobec innych wyznań. Chrześcijanie zazwyczaj utożsamiają się z postaciami z Nowego Testamentu, czyli na przykład Jezusem czy Janem Chrzcicielem, podczas gdy Żydzi wybierają, w cudzysłowie, jeżeli można powiedzieć, że jest to wybór, postaci ze Starego Testamentu, czyli Mojżesz, Król Dawid, czy chociażby wyczekiwany Mesjasz. Niektórzy więc wierzą, że są Mesjaszami, z kolei kobiety często wcielają się w rolę samej Matki Boskiej czy Marii Magdaleny, na przykład wyczekując narodzin dzieciątka przy grobie pańskim. Syndrom jerozolimski często powiązywany jest z kompleksem Mesjasza, czyli innym, ale podobnym właśnie zaburzeniem, objawiającym się tym, że osoba dana wierzy, że została wybrana,
i że jej zadaniem na Ziemi jest ocalenie grupy ludzi lub w ogóle całej ludzkości. Najczęściej kompleksu Mesjasza doświadczają osoby cierpiące na schizofrenię czy na przykład zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Zanim powiem Wam, kogo najczęściej dotyka syndrom jerozolimski, to kilka słów o przyczynach występowania tego zjawiska. No jedną z takich głównych przyczyn, o której się mówi, to to, że osoby przyjeżdżające do Ziemi Świętej, do wyczekiwanej Jerozolimy, trochę zderzają się jakby z rzeczywistością i muszą zmierzyć się z tym, jakie mieli wyobrażenia, oczekiwania względem tej świętej ziemi, do tego, jak ona wygląda naprawdę. Psychiatrzy często mówią, że wyjątkowa atmosfera miasta, jego znaczenie kulturowe i religijne, jego historia sprawia, że ludzie po prostu tracą zmysły. Zawód związany z upadkiem wizji idealnego miejsca na ziemi, jakim miała okazać się Ziemia Święta, często wiąże się po prostu z zaburzeniami psychicznymi, tak przynajmniej twierdzą psychiatrzy. No i upada ta wizja idealnego miejsca na Ziemi. Trzeba wspomnieć, że większość osób doświadczających syndromu jerozolimskiego to mężczyźni, bardzo małą grupę stanowią kobiety. Zazwyczaj są to mężczyźni, mówi się, że około 25 do 40 roku życia, z wykształceniem wyższym, ale pochodzący z terenów wiejskich i wychowywani w takich konserwatywnych, religijnych domach, gdzie jakby Biblia stanowi podstawę ich wychowania. Zresztą, no właśnie tutaj psychiatrzy często powtarzają, że taką główną przyczyną występowania syndromu jest fanatyzm religijny. Dla wielu pielgrzymów odwiedzających Jerozolimę, dla tych, którzy doświadczają syndromu, jest to pierwsza w ogóle podróż zagraniczna. No i tutaj często jest takie rozczarowanie, dlatego że wyobrażają sobie to miejsce jako niezwykle wyjątkowe i chociaż ono jest oczywiście wyjątkowe i tego nie można Jerozolimie odebrać, to kiedy widzimy, że ta Jerozolima oprócz tego, że jest niesamowicie klimatyczna i ta energia jest oczywiście odczuwalna w powietrzu, to mimo to jest to też po prostu ziemskie miasto z korkami, dźwiękiem telefonów, tłumami turystów, dźwiękiem klaksonów. No i te osoby często poddane są takiemu szokowi, że ta ich nieziemska Jerozolima jest w zasadzie trochę przyziemna. Większość przypadków to chrześcijanie i Żydzi, chociaż zdarzały się też przypadki wśród muzułmanów, ale jest to raczej rzadkość. Mówi się, że większość przypadków to osoby, które już wcześniej cierpiały na jakieś zaburzenia psychiczne, chociaż nie wszystkie przypadki, są też osoby, które nigdy wcześniej nie miały podobnych problemów i to właśnie te osoby są podobno najbardziej świadome swoich dziwnych zachowań na terenie Ziemi Świętej, i doskonale je pamiętają nawet po jakby wyleczeniu się z syndromu jerozolimskiego. Ile takich przypadków syndromu widzimy na terenie Izraela? No mówi się, że około 3-4 przypadków miesięcznie. Rekord padł w 1999 i 2000 roku, kiedy to po ulicach Jerozolimy chodziło około 5 Mesjaszów i Matek Boskich tygodniowo. Jeżeli do tej pory wydawało Wam się, że syndrom jerozolimski jest w zasadzie niewinny, a nawet trochę śmieszny, to pozwólcie, że przedstawię Wam sytuację, która wydarzyła się naprawdę w 1969 roku, kiedy to Australijczyk, dotknięty właśnie tym syndromem, podpalił meczet Al-Aqsa. Australijczyk twierdził, że usłyszał głos Boga, który uświadomił mu, że jest wybrany i że ma przyspieszyć przyjście Jezusa Chrystusa na świat. Postanowił więc zrobić to za pomocą wygnania muzułmanów z Jerozolimy. Podpalenie meczetu skończyło się kilkudniowymi krwawymi zamieszkami. Sytuacja była bardzo niestabilna wtedy. Muzułmanie, jak możecie się domyślać, organizowali strajki. Zresztą sytuacja była na tyle niebezpieczna, doszło nawet do kryzysowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, które stwierdziło, że świat stoi pod groźbą dużego konfliktu. Chory psychicznie Rohan został złapany tej samej nocy po podpaleniu, został uznany za niepoczytalnego, resztę swojego życia spędził w szpitalach psychiatrycznych i zmarł w 1995 roku. Moglibyście teraz zapytać, jak odbywa się leczenie tego syndromu, czy w ogóle da się go wyleczyć? No, optymistyczna wiadomość jest taka, że ten syndrom zazwyczaj objawy tego syndromu ustępują tuż po opuszczeniu Izraela, więc to jest też niezwykle ciekawe. W ciężkich przypadkach, kiedy nad tymi osobami nie da się zapanować, no to oczywiście zapewniana jest im opieka psychiatryczna, dawka leków uspokajających, hospitalizacja, czasami nawet odesłanie do ich kraju, do ojczyzny ze skierowaniem do lekarza psychiatry. Praca żydowskich psychiatrów została też niejednokrotnie skrytykowana przez innych psychiatrów, którzy uznali, że syndrom jerozolimski nie jest żadną unikalną jednostką chorobową, a po prostu ostrym epizodem psychotycznym wywołanym przebywaniem w miejscu o bardzo silnych konotacjach kulturowych i religijnych.
Ten spór do dzisiaj nie został rozstrzygnięty. Na koniec powiem Wam jeszcze ogromną ciekawostkę, która dla mnie też była zaskoczeniem, że syndrom jerozolimski nie jest jedyny w swoim rodzaju. Istnieje również syndrom florencki, czy na przykład syndrom paryski, które objawiają się w trochę inny sposób oczywiście, ale również wynikają z takiego jakby rozczarowania i zderzenia wyobrażeń na temat konkretnego miejsca z rzeczywistością. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Czy zgadzacie się raczej z psychiatrami izraelskimi, czy może właśnie z innymi opiniami na temat syndromu jerozolimskiego. Napiszcie, czy wiedzieliście o tym syndromie, czy może właśnie o syndromie paryskim albo florenckim. Dajcie znać, wszystkie Wasze przemyślenia są mile widziane. Ja z kolei z Wami na dzisiaj się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, hej!